Tymczasem on się tu w prokuraturę Bodnar, tu w media państwowe, tu w Wąsika z Kamińskim, tutaj i właściwie we wszystkich tych jakby wkleili się jak w bagno, bo tu nagle się okazało, że sądy im tego nie chcą klepać. Pani Eichhardt ich wręcz sugeruje, że sąd ma po prostu odwrócić, zmienić decyzję referendarza. Nie to, że ona liczy, tylko że sąd tak ma zrobić, prawda? Więc a jak nie zrobi, to co będzie? No a nuż się znajdzie uczciwy sędzia, co w NSA jest bardziej prawdopodobne niż w wydziałach karnych. Tak na i będzie kłopot. Jak się znajdzie uczciwy sędzia, to będzie potworny kłopot. No to kłopot, trzeba będzie powiedzieć, że ten sędzia jest nie sędzią, bo co? A jak będzie, albo że będzie neosędzią, albo że siedział koło neosędziego, albo że w ogóle nie jest sędzią, bo orzeka, prawda, z po linii PiSu. Więc myślę, że w którymś momencie zaczyna na Zachodzie jednak też być taka irytacja na Tuska, że robi to nieskutecznie, co miał zrobić. No tak, ale wiesz, cały czas się maśli z prawa i robi je, zamiast być załatwiona. Tylko problem polega na tym, jak, bo to jest absolutnie, to są sprzeczne żądania, bo jak on miałby to zrobić skutecznie?